czwartek, 22 lutego, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Rolnicy nie ustają w swoich protestach. Po wtorkowym ogólnopolskim, który odbył się w ponad 300 miejscach w całym kraju, przyszedł czas na polsko-czeską granicę. W czwartek rolnicy z Czech blokowali drogi dojazdowe do przejścia granicznego w Cieszynie-Boguszowicach. Był to ich pierwszy protest, ale jak mówią, z pewnością nie ostatni. Grupę kilkuset Czechów wspierali rolnicy i myśliwi ze Śląska, Fatima Orlińska. Nie chcą Zielonego Ładu, żądają zamknięcia granic dla produktów rolnych z Ukrainy i oczekują, że to, co przyjeżdża masowo do Europy, będzie kontrolowane. Rolnicy znów wyjechali na ulicę, tym razem w czeskim Cieszynie. Czesi protestowali po raz pierwszy i, jak sami mówią, zmusiła ich do tego sytuacja. Dodają, że po masowych protestach w Polsce zrozumieli, jak ważna jest jedność i solidarność całej Europy, bo postulaty, pomimo różnic językowych, brzmią tak samo. Głównie, aby się tu nie dowożało to, co nie spełniuje podmienki Europejskiej Unii. Ja, bo i Polacy, i Czesi, Niemcy, wszystko muszą spełniować. Ja? I tu się dowiezie mięso i my nie wiemy, jak to tam kto wychował. My tu robimy fest, jako ciężko na tym, a oni to dowiezą taniej. Przyjeżdżamy to, że chcemy to ukazać na całej Europejskiej Unii, tak? Bo nasz minister wyjeżdża 26.02. do Parlamentu Europejskiego i tam mają wyjednować. O całej Europejskiej Unii, o całym Green Dealu, o całych protestach. To jest właśnie podpora naszego ministra i waszego ministra i wszystkich. Problem czeskich rolników, podobnie jak polskich, wiąże się nie tylko ze stratami finansowymi, ale również brakiem zysków. Ponadto uważają, że ich dotychczasowa praca przez wiele lat nad produkcją zdrowej żywności idzie na marne. Jesteśmy producentami, mamy produkcję jak roślinną, tak hodowlaną. Na roślinnej produkcji jesteśmy teraz stratni, te dowozy z Ukrainy nas zabijają. Szkoda, że tylko nie ma więcej w dziennikach, a w mediach tych szerokospektralnych, że nie ma więcej tych z te medyki, a z tego, co polscy rolnicy, jak tam oni walczą za nas, za wszystkich, że tego nie ma więcej. Pośród grupy kilkuset rolników, którzy zebrali się na moście granicznym w Cieszynie-Boguszowicach, była duża grupa Polaków. Jak mówili, zbyt wiele rzeczy skumulowało się, by dłużej siedzieli cicho. W tym roku miało wejść ugorowanie, czyli nasza ziemia miała stać odłogiem. Kilka procent w perspektywie dłużej, potem 10, 15, aż w końcu połowa nam wezmą. Bo w Europie według nich produkuje się za dużo żywności, bo chcą ściągać żywność z Ukrainy, z Ameryki Południowej, gdzie poinwestowali wielkie zachodnie koncerny, poinwestowały masę pieniędzy, stamtąd chcą sprowadzać żywność niedobrej jakości, złej jakości, stosują tam środki, które u nas są 20 lat temu już zakazane, nie mają żadnych norm, jeśli chodzi o nawozy, my takie mamy. No i jest właściwie, żadnej kontroli nie ma. Podczas wszystkich protestów rolnikom towarzyszą myśliwi. Oni również sprzeciwiają się zapisom w Zielonym Ładzie i narzucanego, jak mówią, światopoglądu. Podkreślają jednocześnie, że myśliwi to nie zabójcy. To myśliwi uratowali wiele gatunków zwierząt, jak choćby żubr czy bóbr. Tam nie było tych małych organizacji społecznych, które dzisiaj są przeciwko nam. Dlatego chcemy, aby nas, myśliwych, zauważano. My generalnie chcemy, żeby więcej już nam nic nie odbierano. Ta ustawa prawo łowieckie przez ileś kilkanaście lat do tyłu była nowelizowana ileś tam razy. Nie wiem, chyba to było z 50 co najmniej. Więc już nie chcemy, żeby tam coś zmieniano. Rolnicy z Czech zapowiadają, że choć to ich pierwszy protest, jeśli będzie potrzeba, będą blokować kolejne drogi. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odbyła się dzisiaj rozprawa odwoławcza w procesie skazanego na dożywocie Mariusza P. oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki. Ciało Moniki znaleziono w lesie koło Zawiercia. Było zakopane w kilkumetrowym dole. Za winnych utrudniania śledztwa zostali uznani dwaj inni oskarżeni. Obrońca głównego oskarżonego domaga się zwrotu sprawy do pierwszej instancji. Magda Sincewicz. Siostry Moniki powoli z dnia na dzień uczą się żyć na nowo, jednak każda kolejna rozprawa przywołuje bolesne wspomnienia. Myślały, że to już koniec. Dzisiejsze posiedzenie jednak nie przyniosło rozstrzygnięcia. Wszyscy ponownie spotkają się w katowickim sądzie w połowie marca. Są czasami momenty, że rzeczywiście się wraca. Wraca się i jest wtedy taki smutek, taka tęsknota, żal.
nachodzą pewne myśli, że jeszcze można było coś powiedzieć. Poprawy nie ma dłużej, bo to cały czas jest, to cały czas trwa, to cały czas nie jest zakończone. Dziś już byłyśmy pełne nadziei, że to się skończy, że już będziemy miały pewność, że tak, to jest ten wyrok. Wyrok, który w pierwszej instancji wydał w czerwcu 2023 roku Sąd Okręgowy w Sosnowcu, skazując Mariusza P. na karę dożywocia. Mężczyzna o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać najwcześniej po 30 latach. Z tym nie zgadza się obrona, która złożyła apelację. Argumentuje w niej, że nie ma bezpośrednich dowodów dotyczących zabójstwa. Nie wiadomo też, w jakich okolicznościach do niego doszło. Brak też narzędzia zbrodni. Byliście świadkami dość płomiennych mów ze strony obrony mojej, no jaki, taka jaka była. No to też nie jest sprawa bagatelna, to jest bardzo poważna sprawa, powiedziałabym, z rzędu najważniejszych. I jedną z najgłośniejszych ostatnich lat w regionie. 9 lipca 2021 roku 42-letnia kobieta wyjechała w towarzystwie Mariusza P. z jego domu w Jaworzniku. Po zerwaniu z nim chciała wrócić do siebie. Ostatni raz była widziana na stacji paliw w Zawierciu. Zaniepokojona rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Po kilku dniach znaleziono jej samochód. Zauważył je w wodzie wędkarz. Jej ciało udało się znaleźć dopiero po kilku miesiącach. Było zakopane w kilkumetrowym dole. Prowadząca śledztwo prokuratura okręgowa w Częstochowie poza Mariuszem P. oskarżyła też dwóch innych mężczyzn, Pawła B. i Łukasza W. Policja z Katowic zatrzymała mężczyznę, który dziś rano wstrzymał ruch pociągów w centrum aglomeracji i spowodował, że konieczna była ewakuacja jednego z największych dworców w kraju. 20-latek z Torunia zawiadomił służby, że w budynku katowickiego dworca znajduje się bomba. Alarm okazał się fałszywy, ale konsekwencje będą dla niego jak najbardziej prawdziwe. Najbliższe lata może spędzić za kratkami. Ruch pociągów został przed południem przywrócony. Przez blisko 2 godziny trwał paraliż na katowickim dworcu. Funkcjonariusze policji przy wsparciu grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz psów tropiących przeczesywali teren dworca, z którego ewakuowano 1000 osób. Chwilę przed południem służby zatrzymały młodego mężczyznę, a jego telefon został zabezpieczony. Na numer 112 zadzwonił nieznany mężczyzna, który poinformował, że podłożył ładunek wybuchowy. Tam natychmiast zostały skierowane służby. Zarządca obiektu zarządził ewakuację pasażerów, zamknął dworzec, wstrzymany został również ruch pociągów. Spowodowało to ogromne utrudnienia w komunikacji nie tylko w Katowicach, ale na terenie całego Śląska. Poranne utrudnienia w związku z fałszywym alarmem bombowym zakończyły się około godziny 13, jak jednak przekazał rzecznik prasowy Kolei Śląskich, kilkunastominutowe opóźnienia mogą być odczuwalne przez pasażerów jeszcze później. Łącznie Koleje Śląskie musiały odwołać całe połączenia 10 pociągów oraz inne połączenia wyłącznie częściowo. Z perspektywy Kolei Śląskich dyspozytor dostaje informację i on decyduje o zatrzymaniu tych pociągów wcześniej, no i kieruje tym ruchem. Przykład relacja z Wardeń-Katowice, ze stacji w Brynowie ten pociąg po prostu wracał do Zwardonia, czyli utrzymany został ruch. Natomiast na tych odcinkach, gdzie nie było możliwości utrzymania tego ruchu, była wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa i co ważne, te bilety Kolei Śląskich były również honorowane w pojazdach ZTM. I jeszcze w czwartek z 20-latkiem przeprowadzano czynności procesowe. Zatrzymanemu mieszkańcowi Torunia za niefortunny żart grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. W Katowicach otwarto dzisiaj branżowe Centrum Umiejętności Skyport. To rezultat współpracy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Śląskiego Klastra Lotniczego i Politechniki Śląskiej. Ma umożliwić uzyskanie czy uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji związanych z eksploatacją portów lotniczych i terminali lub w ogóle przebranżowienie się w tym właśnie zakresie. Paweł Jędrusik. To nie jest prawdziwe lotnisko, ale prawdziwa bramka, przez którą każdy, kto tylko leciał samolotem, miał okazję przejść. Taka namiastka lotniska znajduje się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, gdzie rusza właśnie branżowe Centrum Umiejętności Skyport. Ona ma poszerzyć kompetencje młodych ludzi, uczniów, studentów, nauczycieli, którzy uczą w szkołach, a także pracowników branży. I tutaj jest około 40 rodzajów szkoleń przewidziane. W ZDZ działa od lat technikum o podobnym profilu, ale branżowe Centrum Umiejętności ma znacznie szerszą ofertę. Uczyć można się już w kilku salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, nie tylko ten, który widzimy jako pasażer na lotnisku.
Jesteśmy w laboratorium robotyki. Tutaj można się nauczyć podstaw związanych z programowaniem robotów, z obsługą robotów, w procesie logistycznym, jak i w procesach, które są związane z procesami robotycznymi. Szkolenia w BCU będą na razie bezpłatne, a po ich ukończeniu otrzymuje się certyfikat. Dzięki niemu można znaleźć później pracę na lotnisku, a pracy tam nie brakuje, bo już obecnie w samych Katowicach-Pyrzowicach działalność prowadzi około 50 firm. Pracuje w nich łącznie około 4,5 tysiąca osób. Duża baza do obsługi technicznej samolotów, to także duża strefa do obsługi cargo, więc ta paleta zawodów, które można realizować i wykonywać na terenie pyrzowickiego lotniska, jest bardzo szeroka, bo to nie tylko zawody związane z obsługą pasażerów, ale to także magazynierzy, logistycy, to także obsługa techniczna statków powietrznych. Pozostaje tylko życzyć, żeby osoby kształcące się w branżowym centrum umiejętności z nadmiaru wiedzy po prostu nie odleciały. W Zabrzu odbył się dzisiaj pogrzeb wieloletniego skarbnika miasta Piotra Barczyka. Samorządowiec zmarł w dramatycznych okolicznościach podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Dzisiaj żegnali go bliscy, współpracownicy i mieszkańcy Zabrza. Paweł Jędrusik. Tłum osób żegnał w czwartek po południu zmarłego Piotra Barczyka. Samorządowiec zmarł w poniedziałek podczas sesji Rady Miasta. Miał 61 lat. Ostatnie pożegnanie zmarłego skarbnika miasta odbyło się w kościele pod wezwaniem świętego Pawła w Zabrzu. Majestat umierania jest połączony z majestatem spotkania. My przeżywamy odejście, a zmarły przeżywa przejście. My rozstanie, a on spotkanie. Chrystus wprowadza człowieka w przestrzeń nowego, wiecznego życia. Piotr Barczyk był skarbnikiem miasta Zabrze nieprzerwanie od 1997 roku. Po jego śmierci w zabrzańskim ratuszu wystawiona została księga kondolencyjna. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.